Ale moi kochani zielonogórzanie, skoro już wchodzimy w ten nurt przypisywania komuś czegoś, czego w życiu nie powiedział, to przechodzę do tego nurtu teraz stylistycznego, bo minuty płyną, Państwo też przecież mają swoje zajęcie, ja tu nie mogę gadać 5 godzin, to musimy po prostu wyciszać. Tak? No to moi zielonogórzanie kochani, chcę Wam powiedzieć, że przed 5-6 laty w Waszej gazecie zielonogórskiej ukazała się wiadomość, którą do Wrocławia mi przysłano, że oto Miodek powiedział w ojczyźnie polszczyźnie, że słowo zajebisty zupełnie zneutralniało stylistycznie i można z nim iść na salon. Państwa, ja mam dzisiaj dwie takie sytuacje życiowe, że mogę od razu powiedzieć tak, już wiem, przechodzi z drugiej strony ulicy, żeby mnie zagadnąć. Tertium non datur, trzeciej możliwości nie ma. Mianowicie, jak już ktoś przechodzi z drugiej strony ulicy, żeby mnie zagadnąć, to albo mi zada pytanie, albo skieruje do mnie pytanie. Czy to prawda, że powiedział Pan w telewizji, że można już mówić poszłem, wyszłem, doszłem? Pytanie drugie, czy to prawda, że powiedział Pan, że słowo zajebisty jest już salonowe? Tertium non datur. Skąd się wzięło to pierwsze? Ludzie słyszą to, co chcą słyszeć. To, co chcą słyszeć. No ja się tym muszę różnić od słownika, że w słowniku znajdą tylko Państwo wskazanie. Poszedłem, wyszedłem, doszedłem. Nie, poszłem, wyszłem, doszedłem. A ja muszę jeszcze ludziom powiedzieć, dlaczego to poszłem, wyszłem, doszłem jest tak popularne. Jest tak popularne, bo mężczyźni ulegają analogii do postaci żeńskiej. Ponieważ kobiety, dziewczyny mówią poszłam, wyszłam, doszłam, no to oni zamiast poszedłem, wyszedłem, doszedłem, mówią poszłem, wyszłem, doszłem. Takim samym błędem opacznej analogii jest to nieszczęsne, męskie wziąłem, zacząłem, zdjęłem, zdjęłem, prawda? To one mówią, wzięłam, zaczęłam, zdjęłam, spięłam. No ale mężczyźni oczywiście powinni mówić, wziąłem, zacząłem, zdjąłem, spięłem. Prawda? I wytłumaczenie, wskazanie przyczyny błędu dla ludzi jest już usprawiedliwieniem tego błędu. Prawda? Więc Miodek powiedział, że można mówić poszłem, wyszłem, doszłem. Natomiast proszę Państwa, czyli tu znajduję przyczynę, skąd się to wzięło. Ano stąd, że powiadam, zdiagnozowałem to zjawisko. Natomiast, proszę Państwa, i od razu mówię, żeby nie być tu posądzony o jakąś hipokryzję, faryzejstwo. Nie jestem pod tym względem święty, jakiś bezgrzeszny. Ale akurat tego słowa wyjątkowo nienawidzę. Do tego stopnia, że gdyby ono nawet znaczyło tyle, co aksamitny, to bym powiedział, że ono jest fonetycznie obrzydliwe. Mam parę takich imion, nie powiem głośno, bo mogą na sali być osoby noszące takie imiona i skrzywdziłbym ich, nawet obraził. No mam takie imiona, których, to jest czasem irracjonalne, które mi fonetycznie nie odpowiadają. No mam taką fonetyczną antypatię do słowa zajebisty, abstrahując od czasownika, od którego ten przymiotnik pochodzi. I proszę Państwa, dziennikarz mi pisze, że ja powiedziałem w ojczyźnie, polszczyźnie, że to słowo zneutralniało jest stylistycznie. Prawda? I można z nim zaleć na salony, że ja to słowo swoiście pobłogosławiłem. Oczywiście, że no to... Powiedziałem ojczyźnie polszczyźnie, że to jest nieprawda, że nigdy tak nie mogłem powiedzieć. Ale proszę Państwa, maj, czerwiec, skończą się matury i ja słyszę takie epizody. Że wystarczy, że maturzysta wyciągnie pytanie życie wyrazów i no na przykład, jak powiedział profesor Miodek, no ale słowo zajebisty było kiedyś wulgarne, a dzisiaj już wulgarne nie jest to. I te nauczycielki słuchają, one potem dzwonią do mnie. Powiedział Pan tak? Powiedziałeś, to jest jakaś koleżanka. Proszę Państwa, ale problem w ogóle jest. Problem w ogóle jest. Potocyzacja,
zachowań komunikacyjnych powoduje, że przeciętny Polak grzeszy dzisiaj coraz częściej brakiem wyczucia stylistyki.